10 muzułmańskich miejsc w Polsce, 10 cmentarz muzułmański w Bochonikach. Cmentarz założony w XVIII wieku zajmuje powierzchnię 2 hektarów i jest największym istniejącym mizarem w Polsce. 22 października 2012 roku zarządzeniem prezydenta RP mizar został uznany za pomnik historii Polski. Najstarszy zachowany nagrobek o czytelnej inskrypcji pochodzi z 1786 roku. 9. Cmentarz mahometański. W cmentarz wchodzi w skład kompleksu zespołu cmentarzy 7 wyznań. Kompleks stanowi doskonały przykład wielokulturowości miasta, w którym się znajduje. Wchodzące w jego skład cmentarze oddzielają niewysokie murki. Sąsiadują tu ze sobą groby rzymskokatolickie, ewangelickie, prawosławne, staroobrzędowców, żydowskie i muzułmańskie. 8. Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, znajdująca się przy Alei Bohaterów Września 23 na Warszawskiej Ochocie, siedziba Ligi Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja ta to muzułmański związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszający muzułmanów sunnickich, posiadających obywatelstwo polskie oraz osoby ze stałym i czasowym pobytem w Polsce. Na terenie Polski działa od 2001 roku. 7. Cmentarz muzułmański w Lebiedziewie. Został założony najprawdopodobniej około 1679 roku przez pierwszych osadników tatarskich i był wykorzystywany do I wojny światowej. Do naszych czasów zachowało się około 50 nagrobków o wschodniej ornamentyce z inskrypcjami w języku rosyjskim i arabskim, z których najstarsze pochodzi z 1704 roku i kryje szczątki Samuela Miszy Koryckiego. 6. Meczet w Bochonikach. Meczet został zbudowany prawdopodobnie w 1873 roku. Dokumentacja historyczna nie zachowała się, ale taką datę odkryto w 2005 roku podczas kapitalnego remontu ścian budynku na futrynie drzwi wejściowych. Świątynia powstała po pożarze wcześniejszego meczetu osadników tatarskich, który miał być zlokalizowany w pobliżu zabytkowego cmentarza położonego we wschodniej części wsi, a istniejącego prawdopodobnie od XVIII wieku, a być może nawet od XVII wieku. 22 października 2012 roku zarządzeniem prezydenta RP meczet został uznany za pomnik historii Polski. 5. Cmentarz muzułmański w Studzience. Mizar w Studzience założony w końcu XVII wieku i wykorzystywany do II wojny światowej. Do naszych czasów zachowało się około 160 kamiennych nagrobków i napisów w języku arabskim, polskim i rosyjskim. Wszystkie groby są zwrócone w stronę Mekki. Wśród pochowanych są m.in. generał Józef Bielak i pułkownik Jakub Azulewicz. 4. Muzułmański cmentarz kaukaski, zabytkowy cmentarz muzułmański znajdujący się w Warszawie. W lipcu 2014 roku cmentarz razem z 5 innymi nekropoliami tworzącymi zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach został uznany za pomnik historii. Podczas Powstania Warszawskiego cmentarz był terenem ciężkich walk. Broniły go bataliony Wigry i Antoni Armii Krajowej. Obecnie cmentarz ponownie jest czynny. Chowani są tu uchodźcy z Czeczenii. 3. Meczet w Poznaniu. W Poznaniu stale przebywa około 200 muzułmanów, a podczas licznych imprez targowych i kongresów liczba ta znacząco wzrasta. W 2006 roku z inicjatywy Ligi Muzułmańskiej w RP zagospodarowano willę przy ulicy Biedrzyckiego na salę modlitw, ośrodek islamu, mieszkanie imama i jego rodziny oraz kuchnię. 2. Meczet w Warszawie. Meczet nie jest typowym muzułmańskim domem modlitwy, lecz adaptowano w 1993 roku willą. W jej pomieszczeniach mieszczą się również siedziby islamskich instytucji kulturalnych oraz biura muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Warszawie. Pomysł budowy meczetu w Warszawie istniał jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Projekt z 1936 roku przewidywał wzniesienie budynku z cebulastą kopułą. 1. Meczet w Gdańsku jest obecnie jednym z 5 czynnych meczetów w Polsce, jedynym na terenie Gdańska oraz jedynym posiadającym minaret. Działa on w ramach muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku, która jest jedną z 8 gmin w kraju. Świątynia powstała dzięki ofiarności społeczności muzułmańskiej Trójmiasta, dotacją państwa islamu i zbiórką wśród studentów z krajów arabskich, licznie przebywających w latach 80. XX wieku w Gdańsku. Po zamachach z 11 września 2001 roku w USA, meczet Gdańsku stał się celem ataków nieznanych sprawców. Ostatni akt wandalizmu miał miejsce w październiku 2013 roku.
Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na moje pozostałe kanały. Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe ciekawostki i fakty historyczne. Światowy Futbol, gdzie 3 razy w tygodniu przyglądamy się bliżej piłce nożnej. Oraz oczywiście Backbone, mój prywatny projekt, który jest dużo bardziej opiniotwórczy niż dyszka.